Czyli nie dogaduje się pani z mężem? Nie. Ja się dogaduję, ale się kłócę. Czyli pani się nie dogaduje, ale pani temu zaprzecza? Ja niczemu nie zaprzeczam. My się kłócimy, ale się dogadujemy. Czyli pani się nie dogaduje, ale pani to wypiera, tak? Nie, no przecież mówię. My się kłócimy, ale się godzimy. Pani mówi, ale pani zaprzecza. Ale pani mi wmawia. My się dogadujemy, ale głośno. Czyli pani krzyczy? Nie. Ale pani się kłóci? Tak. Ale cicho. Chyba tak, chyba jakoś stabilniej. Zmotywowana. Powinna pani częściej robić sobie takie ćwiczenia? Powinna. Musi pani ustabilizować sytuację rodzinną? Muszę. Musi pani porozumieć się z mężem Witoldem? Muszę. Tak. Musi pani dogadać się ze swym synem Przemysławkiem? Muszę, muszę. I musi pani przede wszystkim porozumieć się z mamusią Brygidą. Z teściową. Muszę. Po pierwsze, nie trzeba przerywać. Po drugie, trzeba słuchać. Po trzecie, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i ustabilizować sytuację rodzinną. Czekaj pani, czekaj. Nie trzeba, trzeba, trzeba.